A teraz policzę ci od 1 do 3, a na 3 połączysz się z pojęciem iluminacji i opowiesz pierwszą rzecz, jaką widzisz, odbierasz. 1, 2 i 3. Co widzisz, odbierasz iluminacji? Widzę grupy ludzi, może i nie tylko ludzi, w kolorowych szatach, i ci ludzie, te osoby, osobnicy, oni są jakby energetycznie wyżsi, ale to nie są energie sprzyjające, w sensie energie życia, tylko są to sztuczne energie wytworzone z takich nitek energii skradzionej. I to są, nie wiem jak to określić, ale to są takie jakby osoby, które czują się ważniejsze, lepsze od innych, mające jakby takie poczucie mniemania wyższości i mające wiedzę taką jakby utajnianą, niedostępną dla wszystkich. To jest taka organizacja, która ma za zadanie wyrwać ludzi, którzy są z taką iskrą stwórczą pełni mocy, tacy bardziej inteligentni jakby, żeby ich wikłać w takie zależności hierarchiczne. Tak to widzę. Z tym, że tutaj tak jakby jest to struktura piramidalna. Ewidentnie piramidalna. Są jakby takie stopnie wtajemniczenia. Dużo magii, dużo energii magicznych. Jeszcze są takie energie mające za zadanie jakby ich wywyższać, stawiać w roli kogoś lepszego, jakby takiego bóstwa, żeby im mniejsi ludzie czapkowali, byli usłużni i oni po prostu czerpią z tego korzyści. Jakby czują się lepsi, ale z takim, jakby z taką intencją, z tym, że ja widzę, że już ta intencja jest fałszywa, ale oni mają intencję jakby trzymania w ryzach tego świata, gdyż mają jakieś programy powbijane, że jak oni nie będą pilnować ładu, porządku, to świat jakby zdziczeje, zrobi się anarchia i takie brak porządku taki. Czyli wynika z tego, że większość Illuminati ma jakby takie poczucie, że to oni czynią ten świat, że on jeszcze istnieje. Gdyby nie robili tego, co robią, to być może
opanowałyby ziemię jakieś obce cywilizacje, w których oni wiedzą. Mają takie urządzenia, które powodują barierę. Coś w rodzaju zakłócania radarów. Nie? Tak jakby, nie wiem, to są urządzenia, które mają w polu wokół Ziemi, tam skrawka Ziemi, wytwarzać energię, które blokują jakby możliwość zeskanowania, co się dzieje na Ziemi poprzez wpływy. Znaczy, chyba chodzi o to, żeby wpływy obcych ras jakby ograniczyć. To znaczy, oni mają takie poczucie, że chronią ludzi, że są właśnie takimi obrońcami tego wszystkiego, co istnieje na Ziemi przed czymś, co może Ziemi zagrażać. Tylko, że jak blokują, to już blokują wszystko. I jakby tak wybiórczo przepuszczają, mając z tego duże wpływy, jakieś technologii, jakiejś dodatkowej wiedzy o takich prawach fizyki i niefizyki, albo o różnych prawach, nie wiem jak to nazwać. Jak u nas jest grawitacja, to w kosmosie nie ma grawitacji. Na innych planetach mogą być inne prawa fizyki, jakieś takie. No nic. Tak to widzę. Grupa ludzi, którzy myślą, że są stróżami i dobrze robią. Tak jest ich przekonanie, tak. Mają takie przekonanie, ale jest to program, ponieważ żeby wejść do struktury, no to trzeba oddać cząstkę siebie, jakby mogę tylko porównać to do sprzedania duszy, podpisania kontraktów, jakichś umów, zobowiązań, ślubów, takich zależności i podporządkowania się więcej wiedzących, a raczej wyżej w hierarchii. Chcesz coś jeszcze dodać, czy idziemy dalej? Nie, no to opisałem strukturę, jak to wszystko wygląda. Nie wiem, czy to jest chyba powszechna wiedza. Czy istnieją symbole lub obrazy powiązane z iluminatami? Tak, nie, częściowo. Oni poprzez tą symbolikę, wszędzie jest ta symbolika Illuminati. Dosłownie wszędzie. W każdym logo korporacyjnym dla wtajemniczonych jest to jakby znak rozpoznawczy. A dla nas są to jakieś obrazki, rysunki, takie ładne logo. To jeśli tak, jeżeli istnieją, to jak wyglądają i jaką pełnią funkcję? To są znaki umowne. O tych znakach tylko wiedzą należący do struktur. Oni nie ukrywają tych znaków. Ale ponieważ są to symbole, to tak jak mówiłem, oni wiedzą, o co chodzi i nie ruszamy swoich. Poza tym te symbole mają coś u nas robić w podświadomości, jakby
wbijać nam świadomość i w podświadomość głównie istnienie, bo te symbole nie są przypadkowe, tylko one są konkretnie jakby narysowane w jakieś takie bardzo podobne symbole, znaczy kształty, no, z tych rysunków, symboli, napisów, kolorów. Przeważnie jest to trójkąt w różnych konfiguracjach. Jeszcze są takie jakby sześciany, ale to też składające się z tych trójkątów. Nie? Czyli głównym takim jest trójkącik. Czyli może piramida, nie wiem, albo trój władza. A funkcja tego? Nie wiem, to jest jakby... oni wiedzą, że to są jakby swoi, a nam to w podświadomości wbija jakiś, nie wiem, tak jakby zakładali magię i rytuały na przestrzeń morfogenetyczną Ziemi. I to ma nas trzymać w takim oddaleniu, posłuszeństwie i lęku. Same symbole powodują taką jakby, nie wiem jak to opisać, może nie usłużność, ale taką, taki lęk, obawę i poczucie, że to jest coś wielkiego, ważnego i mocnego. Nie? Dobrze. Cofnij się w czasie do momentu, w którym zakon iluminatów został stworzony i opowiedz, co widzisz, co się działo na planie fizycznym. To tylko udaje zakon. Są to takie podobne struktury do tych takich zakonów religijnych. Nie? Natomiast to ma być władza, to ma być pieniądz i to ma być takie, taka moc, a nawet egzekwowanie takiego posłuszeństwa w dół. I przypomina to strukturę zakonną, natomiast zależności hierarchiczne są, natomiast mają dużo swobody, tylko mogą się poruszać dość swobodnie, zachowując takie tylko i wyłącznie ramy dotyczące tajemnicy. I ta tajemnica, a raczej wiedza wybrana, jakby wiąże ich w poczuciu przynależności do siebie. Nie? Oni się czują tak, jakby byli wtajemniczeni. Tak jak wspomniałem, mają taką misję trzymania świata w ryzach, żeby się nie zawaliło to wszystko. Nie? Przypomina te struktury zakonne, ale jest to, nie wiem, tak jakby współpraca biznesowa. Z tym, że wiedza też jest biznesem, wymiernym pieniądzem. A jakbyś spojrzał na plan energetyczny, co się działo na planie energetycznym podczas, właśnie w czasie zakładania tego zakonu. Zakon jest jakby zainicjowany poprzez podpięcia pasożytnicze, poprzez wtłaczane myślokształty, na poczuciu jakiejś misji? Coś takiego? Nie, to,
to jest bardziej wbijany był lęk, ale jak będziemy się znali i kontaktowali, to jeden drugiego będzie chronił. Nie? Natomiast na piramidzie, na wierzchołku jest egregor, ale on jest stworzony z energii no takich jakby egregor stworzony z wielu bytów. A widzisz tam jakieś konkretne rasy? Uważam, że są tam wszyscy. Smoki, modliszki, archonci, reptyle, szaraki, drako. Jakieś takie inne różne mordki. Dobrze. Jaki był początkowy cel istnienia zakonu iluminatów? Ja widzę tutaj taką sieć pajęczą połączeń, zależności i jakby kontroli. Założenie było, żeby opleść cały świat, wszystkich ludzi, wszelkie struktury. To wygląda jak linie rodowe, rysuje się. Z tym, że tutaj nie ma jakby zależności rodzinnych, ale to wygląda jak, jakby takie, nie wiem, drzewo genealogiczne. Nie? Takie jeden jest wyżej, kilku ma niżej. Podobne to też jest do takiego, kiedyś były takie biznesy, sieci takie, co sprzedawali produkty poprzez takie biznesy typu, nie wiem, Oriflame, Amway, coś takiego. To jest bardzo podobne. Rozumiem. Taka, no mam kilku pod sobą i nimi zarządzam, nie? Na tej zasadzie. A kto początkowo wchodził w skład tego zakonu? No, początkowo to wchodzili tacy bogaci możnowładcy. To było bardzo dawno temu, którym się tak poprzewracało w głowie, że zwykłych ludzi już zaczęli traktować jak swoją własność. Tutaj też widzę, że takich innych ludzi, w sensie inne rasy, to nawet nie traktowali jak ludzi. Chodzi mi o ciemnoskórych, Indian, skośnookich. I tam, gdzie mogli. Nie. Dlaczego nie? Nie wiem, bo to tak miał być taki paradoks, że dużo było na przykład Indian, to ich miliony mordowali, miliony Chińczyków wymordowali, no. Słowian. Nie wiem, to ma być chyba generowane lóż i konsumpcja energii. No, to jest chyba to, to nie ma co tłumaczyć, oni po prostu żerują. I to jest tak, taki błahy powód z naszego punktu widzenia. Mają co jeść dzięki temu. Czy ten zakon wciąż istnieje w chwili obecnej, tak? Nie, częściowo. On istnieje i dobrze się ma i współpracuje z innymi podobnymi organizacjami i jest naprawdę coraz większa bariera tak jakby między tymi wiedzącymi i ukrywającymi prawdziwą wiedzę
i technologie. Zwykli ludzie mają być pozbawiani coraz większej ilości wiedzy. Niektóre zawody mają być nawet wygaszane. Technologie jedne mają być na siłę zastępowane przez inne, takie uzależniające. To chyba widać na przykładzie, że nie można mieć swojej wody, nie można palić ognisk, nie można mieć kominków. Za to jest technologia narzucana, nie? Którą oni mają i tym zarządzają. Kto wchodzi w skład zakonu iluminatów w chwili obecnej? No, to są tak zwane rody książęce, jakieś takie, można ich nazwać szlacheckie. No i dużo takich przedsiębiorców, w tym bankierów, ale nie tylko, bo to są takie jakby, nie wiem, nawet i biznesy, tam gdzie się dużo pieniędzy naraz zarabia. Z tym, że właśnie tu chyba widzę coś takiego, że oni mają dużo pieniędzy tylko i wyłącznie z uwagi na większą wiedzę, rozeznanie, jak działa podświadomość, takie wsparcie i odwagę, w sensie wsparcie, że jeden drugiemu go wspomaga. I trzymają się razem, ale zarazem są uwikłani i to na bardzo grubo. Wobec tego wszyscy na wszystkich mają haka. Szachmat. A jeżeli ktoś chce odejść, to co wtedy? Są różne warianty. Wykasowanie pamięci i odebranie wszystkiego, albo likwidacja. Nie? Co jedno i drugie jest bardzo podobne. Czyli zlikwidowanie fizyczne, czy wykasowanie pamięci, to tak czy inaczej jest to likwidacja świadomości. A jaki cel chce osiągnąć ten zakon w chwili obecnej? Oni chcą utrzymać te struktury hierarchiczne, ale ponieważ ludzi przybywa, to się raz na jakiś czas wymyka coś spod kontroli. Ale schemat jest bardzo podobny, żeby trzymać to wszystko w ryzach, bo to są wojny, zarazy, głód, no i jakieś kataklizmy. A ponieważ ruszu potrzeba więcej, to tych właśnie inscenizacji jest coraz więcej. Albo trzęsienie ziemi, albo jakieś tam pożary. No, zarazy, wojny. A czy masoneria i iluminaci są ze sobą powiązani? Tak, nieczęściowo. Tak,
Ja to widzę, że to jest praktycznie to samo. Nazwy są dla zmyłki różne, z tym, że jest to jakby masoneria jest jakby wyspecjalizowana w jakby branżowa, nie? Oni głównie się zajmowali projektowaniem, jakimiś cechami, znaczy cech rzemiosł w tym sensie, nie? No, tak jakby konstruktorzy, nie? Natomiast iluminaci, no to jakby tak jakby byli, znaczy masoni w strukturze iluminatów w ten sposób. W ten sposób. A jakie łączą ich relacje? No to w zasadzie powiedziałbyś chyba. To znaczy, no to się robi haki takie. Uwikła się w zależności, zaprasza się na rytuały, które no jakby rozdwajają nawet osobowości. I taka jakby dolne warstwy są utrzymywane na lęku, ale ponieważ mają korzyści, to boją się to stracić. Nie? To bardzo wredna struktura, nie polecam chodzić w coś takiego, ale oni dają propozycje. Oni wyszukują takich ludzi i próbują uwikłać. Nie? Teraz się za młodych jakby wzięli. Szukają. To są takie coache i wyszukują w średnich szkołach, na studiach, no, takich, co mogą im się przydać. A jakie są kryteria? No, to jakaś taka podwyższona inteligencja i wiedza. A raczej chęć zdobywania wiedzy. I to nawet nie chodzi o iloraz inteligencji, tylko raczej chodzi o jakby jakby łączenie faktów, nie? Tak jakby nie wiem jak to nazwać, bo to nie jest iloraz inteligencji, tylko tak jakby umiejętność poruszania się w otaczającej rzeczywistości. Nie? No a jakie cechy charakterystyczne muszą te osoby wykazywać, żeby... Na samym początku to chodzi o to jakby kojarzenie faktów, zaradność i inteligencję. A oni już mają sposoby, żeby nad tym zapanować, uwikłać i założyć takie sieci łowcze, wpleć w pajęczynę, przyzwyczaić do na przykład luksusu i później postraszyć, że będziesz kloszardem albo wybijemy ci całą rodzinę. Takie metody są. A kto jest tutaj, jeżeli chodzi o ludzi? Nie musisz mówić nazwiska, bo chcesz powiedzieć to tak, żebyśmy wiedzieli, a żebyś nie mówił całego nazwiska. Kto jest na samym szczycie? Na samym szczycie? Tej piramidy. Myślę, że to są osoby duchowne. Ukrywające się. Znaczy w sensie nie to, że się ukrywają, izolują, tylko oni są na lęku. Potrzebują ochrony, jakichś specjalnych zabiegów.
ochrony w sensie, nie wiem, ludzi, bodyguardów albo murów, nie? Są to osoby duchowne, które się boją czego albo kogo? No boją się ludzi świadomych, światłych, nie? Rozpoznania się boją, ujawnienia się boją, utraty wpływów się boją. A jakbyś spojrzał na taką osobę na poziomie subtelnym i sprawdził jej eteryczne DNA, to co widzisz? No. Ile tam jest procent człowieka? No to różnie jest. Ale to się tak jakby mniej niż 70 zawsze jest. Ponieważ jakby było mniej niż 50, to jakby moc sprawcza była dużo mniejsza i jakby są takie osoby nieprzydatne, nie? Domieszka obcych DNA jest, ale jakby tak powyżej 50% jest zostawiane. Czyli powyżej 50% ludzkiego? Tak. Żeby była większa sprawczość, tak? Tak. Rozumiem. No bo są też ludzie, którzy mają jakby takie uwikłane, że mają mniej niż 50%. To oni są dosłownie takimi, nie wiem, trzodą hodowlaną, ale nie mają jakby tych mocy sprawczych. Racji. No, a jakbyś zobaczył takiej osoby ciało mentalne? Jak wygląda? No to takie wybujałe ego, nie? Takie z wizją i z poczuciem takiego, że robi dobrze, nie? Takiej misji, tak? No. A ciało kreatywne czy seksualne, jak wygląda? No, też jest podkręcone. Oni wszyscy mają taką, nie wiem, to są chyba seksoholicy. Ale w przeróżnych konfiguracjach. Cierpią też i dzieci, nie? No, zapewne. A energia emocjonalna? No to ona jest jakby przygaszona. No właśnie, taka seksualna i mentalna jest zwiększona kosztem emocjonalnym. Rozumiem. A słuchaj, a ta znana rodzina R, trzy kropeczki, Fellerów, czy ona ma coś z nimi wspólnego? Nie, myślę, że nie. Znaczy znają się, ale to nie ludzie to. A to trochę inna bajka jest, tak? Tak. A słuchaj, a co ludzie w zamian za to, czy z jakichś tam powodów, co mają obiecane przez te byty, że będą robić to, co robią? Znaczy to ma być lepsze życie materialne, nie? Jakieś uczty, jachty, nie wiem, kiedyś to było stado robotników, typu niewolnicy, no, to bogactwo. Bogactwo jest jakby wabikiem do tego wszystkiego. No ale te osoby mają takie poczucie, czy program, że one robią dobrze i że chronią naszą, powiedzmy, ziemię przed bytami. Znaczy, przed obcymi rasami, tak? Przed
inwazją, przed No też, ale tak, to ale też. przecież współpracuję z nimi, więc jak to jest możliwe? Nie, no to właśnie po to są te takie ograniczające energie, te urządzenia antyradarowe, takie coś. Oni współpracują nie ze wszystkimi rasami. Tylko takie rasy, z którymi można się wymienić, nie? Z Natomiast którymi jakoś się można dogadać, tak? Tak. A ta bariera, którą oni robią, i że jakby mamy ograniczony dostęp, czy te byty mają ograniczony dostęp do naszej przestrzeni, jest założona blokada. Co jeszcze jest blokowane przez tą barierę? Co widzisz? Widzę, że to jest bariera skonstruowana w postaci takiej mgły elektromagnetycznej. I ta mgła jest wytwarzana poprzez urządzenia zainstalowane praktycznie wszędzie. Być może 5G też służy do tej mgły. Przy okazji oddziałuje na wszystko, co ma elektromagnetyzm. Tutaj widzę jeszcze takie. Dlatego urządzenia Tesli były, jakby Tesli zabrane, ponieważ one przeszkadzały wytwarzać tą mgłę. Przeszkadzały też inne wynalazki, co ludzie tworzyli, typu komora organowa, systemy siatek miedzianych Emana, urządzenie Lachowskiego, działa organowe. Tak, to są takie, co im to przeszkadza wytwarzać tą mgłę. A przy okazji oddziałuje na nas szkodliwie, a te urządzenia by nam pomagały. A jaka jest częstotliwość wibracyjna tej mgły? To są bardzo duże częstotliwości. Chociaż nie, bo oni zaczęli od bardzo niskich takich, gdzie była wytwarzana fala stojąca, to są bardzo niskie częstotliwości. I później wytwarzali coraz wyższe, aż w tej chwili jest, no, tak jakby, nie wiem, te częstotliwości 5G. To są jakieś tysiące herców. A czy ta mgła jest powiązana, czy może to jest to samo, co kopuła nad ziemią? Kopuła jest energetyczna. To nie jest jakby fizyczna. Czyli ma to związek. Ale to jest to samo, czy nie? Bo teraz nie rozumiem, że kopuła jest energetyczna, a ta mgła jest jaka? Energetyczna, fizyczna? Energetyczna. Energetyczna, jedna i drugie są. Elektromagnetyczna jest mgła. Kopuła jest energetyczna. A mgła jest też energetyczna. Mgła jest elektromagnetyczna. A elektromagnetyczna, a poza kopułą? Czy ta mgła też jest? Jest. Czy ta mgła obejmuje całą planetę? No tak. Nie tylko tą naszą część pod kopułą. Nie. Tylko całą, bo to jakby promieniuje. I to jest dosyć niska częstotliwość, rozumiem?
Nie, tam praktycznie są wszystkie częstotliwości, od niskich do bardzo wysokich. To w jaki sposób to odgania te jakieś byty, czy coś tam? To nie ma odganiać, tylko czyni jakby niewidzialnym. A o to chodzi, że my jesteśmy niewidzialni dla pewnych. Tak, ten skrawek wszechświata jest ukrywany przez to. A co by było, gdyby przestał być ukrywany? No, różnie by było, jakby byli sprzyjające istoty, no to by może no, przekazały wiedzę, ale też moglibyśmy się z agresywnymi rasami, moglibyśmy się mierzyć z nimi, co w obecnej sytuacji, no to jesteśmy jakby udupieni. Naprawdę, naprawdę ta wiedza jest ukrywana od wielu wieków i to tylko pojedyncze istoty świadome raz na jakiś czas przekazują tą wiedzę do szerszej publiczności, ona się rozpowszechnia, po czym jest kasowana i znowu się rozpowszechnia. I tak w kółko. No, jest akcja i reakcja. Słuchaj, a te takie agresywne rasy, to które to są rasy? Możesz to zobaczyć. No, to są bardzo takie rasy zhybrydyzowane. Jakieś takie syntetyczne, nieludzkie. Bardzo pasożytnicze. Jeszcze bardziej niż te pasożyty. Takie niszczące życie. Czy tam jak ktoś zwał wojownicze. A gdybyś tak cofnął się w czasie i zobaczył, kiedy po raz pierwszy została założona ta mgła? Nie wiem. Podobne, tak mi się wyświetliło, że podobne jakby podobną funkcję miały kryształy na Antarktydzie, Lemurii i na Marsie, no, na tych takich, na tej planecie, co już jej nie ma. A na naszej planecie są kryształy? Na Ziemi? Tak. No, są. To one nie wystarczą? Muszą robić jakąś mgłę? Znaczy, układ kryształów i zależność od światła ma znaczenie, a w tej chwili większość kryształów, i to takich bardzo dużych, gigantycznych, jest pod ziemią. Jakby one są w stanie spoczynku. Znaczy oddziałują jak najbardziej, bo przecież to kryształ w tej części świata, to my chyba jesteśmy na kryształach, tutaj te okolice Polska, Czechy, Słowacja, Ukraina. No, to dużo jest poukrywanych kryształów gigantycznych. To dlatego tak nas troszeczkę cisną tutaj? No, muszą tu kontrolę mieć cały czas. Sporo kryształów jest też na tych wyspach, które je poniszczyli. Znaczy to na te kontynenty, co ich poniszczyli, nie? Na Hawajach są kryształy. Poukrywane, ale to są ukrycia celowe. Znaczy schowanie tych kryształów, wyłączenie ich mocy pełnej. No. No ale jaki sens ma ukrywanie kryształów, wyłączenie ich, skoro muszą teraz robić to samo, jakąś mgłą? Jak
można. No to jest tak. Inny rodzaj technologii. Technologia poszła do przodu i oni potrafią wytwarzać jeszcze lepszą, bardziej ograniczającą mgłę niż kryształy. Tym bardziej, że kryształy były korzystne dla istot z iskrą stwórczą, a to jest niekorzystne dla nas. Dobrze, a co taka osoba, która jest na szczycie tej piramidy, co ona myśli o takim zwykłym śmiertelniku? Ja widzę taką osobę, ona nawet nie ma czasu pomyśleć sobie o zwykłych śmiertelnikach. A czym ona myśli? Ona jest tak zajęta tym wierzchołkiem tych struktur, że nawet zapomniała, że istnieją takie niziny społeczne. To tak jak my wiemy, że gdzieś są ule i pszczółki, raz na jakiś czas pszczółkę widzimy, ale co tam pszczółka. A jakie najczęściej stanowiska zajmują te osoby, które są najwyżej? Znaczy to są stanowiska, które mają jakby możliwość kontroli i wpływu. Nie? Takie takie rządowe, tak? No to raczej jest ponadrządowe. Rząd w tym wszystkim jest, ale to nie wiem, to tak jakby wygląda na to, że te wszystkie takie umowy handlowe są najważniejsze na świecie. Nie? Jakby takie prawo, kodeksy handlowe, jakieś prawo morskie, prawo pirackie, prawo kanoniczne. To ma znaczenie, a te takie wszystkie inne ustawy, rozporządzenia to są takie jakby dla gawiedzi i dla tłumu. Oni się jakby porozumiewają umowami konkretnymi. A dla nas jest inne troszeczkę prawo, tak? Tak, bo nas trzeba trzymać to, w ryzach. To jest jakby w ukryciu przed nami, które jest praktycznie naprawdę obowiązujące między nimi. To jest między nimi, a nie dla nas, tak? Znaczy dla nas jest cały czas prawo niewolnicze. Wszystko, co jest zakazujące, ograniczające, co łamie wolę, jest niewolnicze, zakazane teoretycznie, ale wszelkie ustawy są zakazujące, ograniczające i zniewalające. Niby niewolnictwo jest zakazane i karane, ale no jest. A co z karą naturalną? Kary, mandaty, grzywny. Prawo naturalne jest bardzo fajne. Ale oni tak sprawiają, że nie jest respektowane przez pasożytów. Rozumiem. A które nas jako istoty ludzkie prawo powinno tak naprawdę obowiązywać? Czy prawo stanowione, czy prawo naturalne? Czy prawo naturalne jest bardzo proste. No, jakby każdy to przestrzegał, to by nie było potrzebne ani ustawy, ani przykazania. Prawo naturalne jest bardzo proste. Nie krzywdź nikogo, nie daj siebie skrzywdzić i innych. Koniec. To dlaczego oni się boją, skoro to jest takie proste? Boją się, że będzie anarchia, gdyby wprowadzić prawo naturalne. No tak, ale to oni mają cały czas założoną iluzję. Wybujałe ego, wciągnięci są w sieci łowcze i mają nieoryginalne, nieprawdziwe myślenie. Zmodyfikowane DNA. Tak jest.
To można ich nazwać hybrydami w takiej formie, w jakiej są w tej chwili? No, czy mają jeszcze bardzo, nie do końca? mają bardzo ograniczoną iskrę stwórczą. Właściwie to stwarzają tylko takie systemy niewolnicze. Kontrolujące i tylko na własnej korzyści. Nie? Tym bardziej, że jeszcze stwarzają takie, żeby inne iskry wykorzystywać. Nie? Tak po prostu. Mają z tego korzyści, mają z tego władzę, mogą się poruszać, mogą kogoś ukarać, kogoś uwolnić. Pan i władca. Tak, ale to ciekawe jest z tym prawem naturalnym, ponieważ powszechna deklaracja praw człowieka, bodajże w paragrafie 6, mówi o woli, a jak jest łamana wola, czymkolwiek, ustawami czy rozporządzeniami, jest to zakazane prawem międzynarodowym, bo wszelkie ograniczenia są niewolnicze, a niewolnictwo jest zakazane. Czyli cały czas jest w naszym prawie stanowiona łamana wolna wola, tak? Więc tak naprawdę jest ciągle łamane prawo. Tak, i tak jest założenie. I ludzie tego nawet nie zauważają, nie wiedzą, że jest takie prawo, że nie wolno łamać wolnej woli. Ludzie są umęczeni, ludzie są na zmęczeniu, ludzie mają codziennie wydatkować energię, rozpraszać myśl i skupienie i mają pozostawać w niewiedzy. Taka walka o codzienny byt to jest cel Illuminati, żebyśmy nie mieli czasu pomyśleć, jak zadbać o siebie. Czy oni sobie zdają z tego sprawę, że bardzo dużo ludzi w tej chwili jest obudzonych? Świadomość rośnie? Takie budzenie ludzi jest cykliczne i to ma związek z okienkami trastowymi i jakby napływem energii. Może powiedz, co to jest okienko trastowe? No właśnie, oni się umawiają, ta umowa jest na 100 lat, umawiają się i sobie jakby strefy wpływów ustalają, koncepcję na 100 lat do przodu, mają takie istoty, które tam realizują im te plany. Ale ponieważ jest to umowa czasowa, to później muszą znowu negocjować pomiędzy końcem jednej umowy, a początkiem drugiej jest taki czas bezumowny, gdzie właśnie ta kontrola słabnie i to się nazywa okienkiem takim dla ludzi z iskrą. Dla świadomości, tak? Dla świadomości. Jest jakby taka większa troszkę wolność. Jest możliwość jakby wydobycia wynalazków na światło dzienne. Po czym jak już jest, spisy ludności. Jakby liczenie trzody. Czyli spis powszechny, tak? Co się dzieje z osobami, które wzięły udział w spisie powszechnym? No są za ewidencja jest robiona ludzi, którzy nie wiedzą, że należą do kogoś.
są nadawane numery PESEL, są numery identyfikacyjne, są numeryzowane dane biometryczne, ponieważ oni jakby zaczęli coraz bardziej używać sztucznej inteligencji, ponieważ są w stanie wszystkiego kontrolować naraz, to ta sztuczna inteligencja im jakoś pomaga, wspiera i liczy, i kontroluje. No. Liczy trzutkę. Mhm. A czym jest to PESEL? Jest sztucznym numerem, wytworzonym dla fikcji osoby. Tutaj pewnie chodzi o osobę fizyczną. Wymyślili to komuniści. Czy tak się nazywali, ale to przecież wpływ był organizacji typu Illuminati. Ale to nie wiem, czy w Polsce jest tylko PESEL. Chyba tak mi się wydaje, że w Polsce jest tylko. A może już wszędzie. Natomiast są numery obozowe. Takie dużo dłuższe niż PESEL. One mają ID na początku. I każdy to ma. I nikt o nich nie wie. Czym jest ten numer obozowy? No, to jest właśnie jakby do tego numeru zbiera się właśnie numer PESEL, adresy, kody pocztowe i w tej chwili już dane biometryczne. Czy są tam też dane medyczne? Tak, biometryczne, medyczne. Chcą o nas wszystko wiedzieć. A takie rzeczy jak na przykład informacje, nasze rozmowy telefoniczne, jakieś SMS-y, rozmowy, informacje, które wysyłamy do siebie poprzez różne adresy mailowe czy komunikatory. Czy to też jest tam jakoś magazynowane? Może być magazynowane, tylko należy pamiętać, że zawsze weryfikuje to człowiek. Czy tam hybryda, no wszystko jedno. Natomiast jest ich zbyt mało, żeby wszystkich nas naraz kontrolować. To jest ten plus. No a sztuczna inteligencja? No tak, ale ono wyłapuje tylko słowa klucze, a później i tak to człowiek musi odsłuchać, czy tam przeczytać. Boty chodzą i w internecie i wyszukują takich danych kluczowych, ale tak czy inaczej te dane, niektóre są z automatu kasowane. Jak ktoś użyje słowa wiedza prawdziwa, taka ukrywana, to posty są z automatu usuwane, bo to boty robią. Natomiast coś, co jest dla nich niebezpieczne, to już jest weryfikowane przez służby, agentów. Bardzo dużo jest agentów opłacanych. A wiesz co, bo jeżeli weźmiesz na przykład konto, sprawdzisz na swoim telefonie na przykład komentarze na YouTubie u siebie, u mnie, u jeszcze jednej osoby, drugiej i trzeciej, i jakbyś sprawdził komentarze pod tym samym, powiedzmy, nie wiem, jakimś filmem, to zauważ, że oni mają, każdy ma inne komentarze. Dlaczego tak jest? Dlaczego nie widzimy tych samych komentarzy, samych informacji? Właśnie cię bot zrobotyzował. Bo oni też to ukrywają, ale ja to widzę, że już mają taką technologię, żeby mniej więcej zindywidualizować
każdego człowieka z iskrą i mu pewne rzeczy ograniczać. I być może ja mam zainteresowania inne niż ty i oni o tym wiedzą, a różnicują tylko i wyłącznie dlatego, żeby dzielić i rządzić. Bo być może się pokłócimy o jakiś komentarz. Ja powiem, że ja go widzę, ty powiesz, że go nie widzę. A wobec tego, któryś z nas kłamie. Bo kluczem dla nich jest skłócić ludzi z iskrą, żeby nie współpracowali. Ponieważ jak się ludzie zjednoczą i zaczną współpracować, współdziałać, to oni dostaną bęcki. Czyli jeżeli ja do ciebie piszę, tak, coś tam, a ty tego nie widzisz, że ja ci odpisałam i myślisz, że ja ci nie odpisałam, a ja ci odpisałam, to jest to po to, żeby nas poróżnić, tak? Tylko i wyłącznie po to. Mhm. Czyli tak naprawdę to, co czytamy na internecie i te różne komentarze, nie do końca są wiarygodne. A czy komentarze na internetach właśnie, czy oni jakoś specjalnie je weryfikują lub wypuszczają jakieś specjalne informacje dla nas? Tak, jak wspomniałem, jest to w jakimś stopniu indywidualne, nie? Dla każdego człowieka z iskrą i być może nie zobaczysz wszystkich komentarzy. Ja też nie zobaczę wszystkich. Jest jakieś różnicowanie, ale nie widzę klucza. Znaczy klucz jest jeden, no tak żebyśmy nie wiedzieli tego samego, nie mogli się dogadać w tym samym i współpracować. I byli poróżnieni, tak? Tak. Nie, to jest ewidentny klucz iluminatów, wszystko jedno, jakich tam organizacji, ale oni dzielą. Oni są rządzić, tak? Tak jest. A oni między sobą, ten zakon, czy oni żyją w zgodzie, czy też na podobnej zasadzie dzielenia i rządzenia? Nie, oni mają umowy. To tak jakbym ja się z tobą umówił, że ty mnie nie krzywdzisz. Ja ciebie nie krzywdzę. Ja pomogę ci w tym, co mogę. Mam do zaoferowania jakieś produkty albo umiejętności i się wymieniamy. Ale jest to u nich bardzo konkretnie sprecyzowane. Dlaczego, jak ty byś mieszkała u mnie po sąsiedzku za płotem, ja bym nie mógł się z tobą umówić, że współpracujemy, nie krzywdzimy się. Nawet żebyśmy mieli zrobić śmieszną rzecz i spisać taką umowę. Ale przynajmniej byśmy się umówili i dogadali i byłoby konkretnie czarno na biały i nikt by nie miał pretensji, bo żeśmy się umówili. A tak to nieumówiony sąsiad za płotem może mieć pretensję, że mu grill przeszkadza. Ale nic nie powie, tylko ma tą pretensję. Mógłby się umówić, że grill tylko czyli w sobotę. Czyli oni między sobą są poumawiani, tak? Bardzo, bardzo tak. Konkretnie tam jest wszystko zawarte w umowie. Wszelkie relacje. Bardzo szczegółowe są te umowy. A my tego nie mamy, czegoś takiego. My się w ogóle nie umawiamy, dlatego mamy do siebie pretensje, bo nikt nic nie powie, a później chodzi na burmuszony, bo ja nie wiem, dlaczego się na mnie gniewasz. Bo żeśmy się nie dogadali, nie porozumieli, nie pogadali i nie umówili. No dobrze. Dobrze, więc musimy się wszyscy na wszystko umawiać konkretnie, doprecyzować. Wtedy każdy wie, na czym stoi, tak? I nikt do nikogo nie ma pretensji.
Znaczy, wiesz co, oni są umówieni, ale wymyślili sobie coś takiego, jak domniemana zgoda. Jak nikt nic nie mówi, to znaczy, że wyrażasz zgodę, bo nic nie mówi. Chyba jest ok. Jak ja cię, nie wiem, jak ci dać przykład, dam ci kopniaka w tyłek. Jak nic nie powiesz, to znaczy, że chcesz. Chcącemu nie dzieje się krzywda, to znaczy, że mi wolno. Wyraziłaś. I pani w ten sposób rozumują? Tak. Wyraziłaś milczącą zgodę, ponieważ nie zareagowałaś. Czyli jeżeli ja na przykład dostanę jakieś, nie wiem, jakiekolwiek pismo z urzędu, na które się nie zgadzam i w ogóle jest nie wiadomo skąd, tak? Mhm. Ale na nie nie odpiszę. To tak jakbym się zgodziła według nich, tak? No, zależy co tam jest, jeżeli jakaś kara i ty nie zareagujesz, to zgadzasz się. 30-dniowa milcząca zgoda, znaczy brak reakcji jest zgodą. A jeżeli w moim przekonaniu to pismo w ogóle jest... Ja się z nim nie zgadzam, nie odpisuję na nie, ponieważ ja je najzwyczajniej w świecie ignoruję. Bo nie jest dla mnie, nie wiem, w żaden sposób wartościowe, tak? To... No tak, ale ty jesteś człowiekiem z iskrą, a pasożyt rozumuje inaczej. Pasożyt ci wyśle ofertę, niechcianą ofertę. I jeżeli na nią nie zareaguję, to ja bym się na tą niechcianą ofertę zgodziła, tak? I oni tak rozumują, tak? Tak. Dlatego oni się umawiają tak między sobą, tak. Żeby nie było, że ktoś wyraził milczącą zgodę? Tak jest. No, rozumiem. To według prawa polskiego jest 71 artykuł kodeksu cywilnego. To jest taka reklama, oferta i dostaniesz mandat, jest to tylko propozycja. Czy jeżeli sobie ją przyjmiesz i nie zareagujesz i pójdziesz zapłacić, to wszystko jest w porządku. Aha. A jeżeli się nie zgodzisz, no to wtedy procedujesz, ale wyraziłaś niezgodę. Za co ten czy mandat? Oni sobie zdają z tego sprawę, że to tak działa wszystko, że to tak funkcjonuje, tak? No tak. Tylko my mamy o tym nie wiedzieć, że to tak działa. Tak, ale wszystko jest narzucone. Ceny za energię, ceny za wodę, ceny za produkty, jakiś VAT. Czy oni mają inne prawa, jeżeli chodzi o takie codzienne rzeczy, czyli prąd, nie wiem, produkty jakieś życia codziennego, jakieś jedzenie i tak dalej. Czy oni tak samo jak my mają, czy na innych zasadach troszeczkę funkcjonują? Wiesz co, oni nie muszą w ten sposób kombinować, bo oni i tak zabiorą. Bo to jest jakby worek. I z tego worka są wyciągane dobra, czyli z ziemi, nie? I ktoś ma tych dóbr 90%, a reszta to są ochłapy dla nizin społecznych. Nie? I teraz woda jest, powinno być dobrem dla każdego człowieka na ziemi. Wobec tego, dlaczego ja mam za wodę płacić? Ale oczywiście ja za wodę nie płacę. Woda jest za darmo. Paradoks taki. Ja płacę tylko za przesył. Za oczyszczanie tej wody, za dostarczenie. Zobacz swój rachunek. Woda nie jest ujęta, że musisz za wodę płacić. Oni za przesył metrów sześciennych płacą. Nie ma jakiegoś takiego rubryczki, że woda 10 groszy. Tylko tam są metry przesyłowe jakieś. Tak samo jest z prądem, tak samo jest ze wszystkim. To są dary, które Ziemia oferuje wszystkim.
Natomiast nieliczni zawłaszczyli sobie to i pasożytują przez to na innych. Energię można sobie samemu wytworzyć za darmo. Tylko, że oni mają agentów, którzy to śledzą i takie coś likwidują. Oni sobie takie wykombinowali, że za wszystko trzeba płacić, ale to nawet nie chodzi o same pieniądze, tylko o kontrolę. Spróbuj, jak masz ogrzewanie gazowe, to spróbuj ogrzewać sobie prądem. To ja ci gwarantuję, że przyjedzie ci zakład gazowniczy i ci ściągnie licznik do ekspertyzy. Bo może kradniesz ten gaz. Może co. Tak samo z prądem, z wodą. Jak zużywałaś ileś gazu w zimie i nagle którejś zimy cię nie ma, to już masz pracowników, którzy badają, co jest grane. Oni nawet to wiedzą. To też jest ściema i oszustwo, bo mają te mierniki takie zdalne. To jest też umowne i narzucone. Ale ludzie nie negocjują, tylko wyrażają milczące zgody, dostaną rachunek, płacą. Nawet nie zapytają, skąd to się wzięło. Proszę mi ujawnić pełną księgowość, nie? Oni nie ujawniają. Nawet jak bierzesz kredyt w banku, to ci nie ujawnią pełnej księgowości. Tylko jakieś tam ci cyferki, rata odsetki i tyle, nie? Także chodzi tylko i wyłącznie o władzę, kontrolę. Stąd te organizacje są. Oni się czują lepsi, ważniejszy, nad ludźmi. A w większości przypadków to już nie są ludzie zaimplantowani, podpięci, z dużymi ingerencjami i z iluzjami, z sieciami łowczymi, z uwikłaniami. Na lęku i strachu. Dobrze, co będziemy kończyć? Pewnie, że tak. Ja to tylko chciałam dodać, że lęk nie jest taki straszny, gdyż człowiek prawdziwy potrafi okazać dzielność wobec lęku i odwagę. A oni mają to wyłączone. No tak, człowiek niezaimplantowany potrafi okazać dzielność i przezwyciężyć lęk. Dobrze, kończymy. Tak jest. Warto się oczyścić. I codziennie dbać o siebie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer video de disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más videos en futuro como estos videos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro.
Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat, i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana, jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy, jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos no sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero, ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza, informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y no llega, nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada.
Ale jeśli zdarza się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre, o casi siempre, alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede, de todas formas, modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy: albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él, en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, Por badawczymi. eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o de hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común, vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad
de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que la ciudad de Nueva York en el 1452, en exacto en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałbym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę, zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Carlo. Dziękujemy. Ciao. Ciao.